W Centrum Kultury odbyły się warsztaty dla nauczycielek z gminy Śmigiel, które uczyły się, jak zrobić coś z niczego. Czy to możliwe? Ależ tak, mówi prowadząca zajęcia Ewa Mizera-Raczkowska, pedagog z wykształceniem artystycznym i sporym doświadczeniem w pracy z nauczycielami i osobami niepełnosprawnymi. Nauczycielki z gminy Śmigiel miały do dyspozycji szary papier, farby, nożyczki, doświadczenie prowadzącej zajęcia oraz własny talent. Z niczego zawsze można zrobić coś, wystarczy być twórczym, wystarczy mieć trochę pomysłów, a tych pomysłów można się nauczyć, można się podpatrzeć. Klaza jest takim stowarzyszeniem, które właśnie poprzez aktywne działanie, poprzez przenikanie się myśli, sposobów działań pozwala na to, że wzajemnie się od siebie uczymy. Ja z wykształcenia jestem plastykiem, ale sama bardzo się cieszę, ponieważ każde warsztaty są twórcze również i dla mnie i dzielimy się swoimi pomysłami w trakcie. Bardzo często one ewoluują, są zmiany w tych warsztatach i również osoby, które tutaj biorą udział w tych warsztatach, później mogą przekazywać swoją energię, emocje, które tutaj powstają, również radość tworzenia, bo chyba to jest takie najważniejsze, ta radość, która tutaj powstaje. Podczas dwudniowych zajęć nauczycielki doskonaliły swoje umiejętności. Z szarego papieru powstały dekoracje: tropikalna wyspa, zamek i kosmos.